was! Mariusz! Mariusz, zostań! Tato, tato! Mariusz! Tato, tato, kup mi psa, proszę, proszę, kup mi psa, ale... proszę! Ja ci kupię psa, Mariusz, ja ci kupię psa, akurat, o, uważaj, ta! A kto z nim będzie wychodził na spacer? No ja! O, będziesz, na pewno, ta! Dwa razy wyjdziesz, ci się znudzi, ja będę musiał wstawać o 6 rano, specjalnie po to, żeby na mrozie o 6 rano patrzeć, jak... Pies ściga na blok. No tato, ale piesek jest taki milutki. Można się do niego przytulać. Jest przyjacielem. Ślina mu leci z gęby. Znosi do domu zagryzione krety. A śmierć jak stara szmata. Jak się nie masz do czego przytulać, to do świetnika się przytul. No to kota mi kup. Kup mi kotka, będę się do niego przytulał. Jest taki cieplutki. Ta. I wszystko będzie w sierści. Kanapa w sierści, ubrania w sierści, jedzenie w sierści, dywan w sierści. Chyba sierść w jedzeniu. A poza tym, kto będzie zmywał kuwetę po kocie? Ja! Ja! Po sobie zmywaj lepiej, wiesz. Będziesz zmywał. Ja, zaraz umyjesz, ja będę musiał się w tym wszystkim babrać. Kot jest właściwie dobry, bo właściwie można go kopnąć i w każdej chwili on nie odda. No to dobre. No to może szczura mi kup. Po co ci szczur? No będę się do niego przytulał. Do szczura? No ale przynajmniej będziemy pierwsi w mieście wiedzieli, że do miasta zbliża się dżuma. Dzień dobry. Słucham panów, czym mogę służyć? Dzień dobry. Chcę zwierzaka. Głupi sobie zwierzaka umyślił. Dobrze, a jakie konkretne zwierzę pana interesuje? No, najlepiej, żeby było tak. Żeby nic nie jadło, żeby się nie załatwiało, żeby nie śmierdziało, żeby nie gubiło sierści i żeby nie znosiło do domu zagryzionych kretów. Obawiam się, że taka forma życia, o jakiej pan mówi, nie istnieje. Przynajmniej w znanej części kosmosu. No, widzisz, Mariusz, no to nic nie ma, idziemy do domu, chodź. No, ale najbliższy pana wymaganiom jest on. Co to jest? Karosius morosus. Ale, czyli co? Patyciak. Gdzie? Który to jest? Tu. Ten podobny do patyka? Nie, ten obok. Aha. No inny? No ale co on robi? Nic. Ma takie minimalne wymagania, że właściwie zredukował całe swoje życie do kompletnego bezruchu. To dobry. To tak jak mój tata. On też zredukował wszystkie swoje funkcje życiowe do mrugania powiekami i ruszania kciukiem przed telewizorem. Tylko w akwarium nie chce siedzieć. Uspokój się. No dobra, no to byśmy takiego tego patyczaka wzięli, no. Tak? Jak? No tato, ale jak ja się będę do niego przytulał? Do nosa se wsadzisz. Ci co, zapakować? Tak, pakuje pan. A pan nie potrzebuje żadnego zwierzęcia dla siebie przyjaciela? Nie, ja to dziękuję. Wystarczy, że jestem żonaty z diabłem tasmańskim i mam tego muła. Wie pan co, ale pan tu podejdzie. Pan tu podejdzie, proszę. Widzi pan, jaki piękny hemidactylus? Gekon. Po prostu gekon. W tym sezonie bardzo w dobrym tonie jest trzymać w domu gekona. Tak? Tak. Nie wiem, no może i tak. Może i tak. Nie, wie pan co, ja to wezmę tego patyczaka, no. On przynajmniej jest dobry, bo no, wygląda jak wykałaczka, to można w każdej chwili w zęby podłubać. To się przyda. Czuwaj! Jesteśmy z Ligi Ochrony Zwierząt przed Człowiekiem. Proszę bardzo, oto wezwanie do sądu dla pana. Do mnie za co? Za stęcanie się nad patyczakiem. No ale jak? Ale przecież tato go nawet nie dotknął. Dotknął go i to do żywego. Znęcił się pana w nim psychicznie, porównując to zwierzę, żywą istotę do wykałaczki. Proszę bardzo, kolega zerknie. Przecież patyczak wyraźnie przeszedł załamanie psychiczne. Leciutko stracił kolor. No i wydaje mi się, że trochę utracił ze swojej słynnej sztywności. Ale który to jest? Ten obok patyka. Będzie pan świadkiem, kolego sprzedawco. Dobrze, pewnie. Dlaczego nie? Grozi panu ze 3 lata więzienia. Spokojnie. Masz, durniu, swoje zwierzęta. Masz, głupku, swoje zwierzęta. Się tego gekona schowam, jeszcze mi się doszepią do niego. Tato, ale ten gekon zjadł patyczaka. Zamordował pan patyczaka. Nie no, nakarmiłem gekona. No, to na pewno okoliczność łagodząca, ale z 10 lat dostanie pan jak nic. No, jak nic. O, choroba. A może się ożywi, nie? Wiesz co, Mariusz, masz tutaj 100. Kup bulteriera.
Bulteriera? No ale będzie się ślinił. Nieważne. Ważne, że będzie zabijał.